Witajcie bardzo, bardzo serdecznie, jak w kolejnym filmie z serii KW, czyli 5 słówek na tydzień. Jak sami widzicie, jednak plener wygrał. Gdzieś tam myślałem, że będę to robił w domu, troszeczkę z powodów też natury przyrodniczej czy też pogodowej. Natomiast zrobiło się na tyle już fajnie, że można wyjść i nagrywać, dlatego to też robię. I przejdźmy do słówek od razu. Pierwsze słowo na dzisiaj, słuchajcie, to jest rzeczownik kraj. Kraina też można tak tłumaczyć. To jest oczywiście rzeczownik land, das Land. Liczba mnoga tego rzeczownika, czyli kraje, krainy, die Länder. Ja tak zaznaczam tylko, jeżeli nie widzicie napisów u dołu ekranu, to je włączcie. Po prawej stronie na dole macie taką zębatkę ustawienia, albo obok jest taka ikonka oznaczająca włączenie lub wyłączanie napisów. I pamiętajcie, że włączajcie napisy niemiecki. A propos rzeczownika land, co tutaj trzeba powiedzieć? Słuchajcie, bardzo ważne, jeżeli patrzymy na Niemcy, no same Niemcy jako nazwa państwa też się składa z land, czyli jest Deutschland. Nie? Ale co jest ważne? Niemcy podzielone są na mniejsze jednostki administracyjne, na tak zwane landy. I to się nazywa, że to jest ein Bundesland albo die Bundesländer. Kraj związkowy albo kraje związkowe. Czyli wszystkie te Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern oczywiście, Thüringen i tak dalej. To są kraje, to są tak jak w naszym polskich realiach województwa, nie? I to się nazywa Bundesland, czy też dwa lub więcej Bundesländer. Przy rzeczowniku land też warto wspomnieć, słuchajcie, że zwrot ich bin auf dem Lande oznacza jestem na wsi. Czyli jestem w przeciwieństwie do miasta, nie? Mamy die Stadt i mamy das Lande. Tam jest końcówka E, ona się pojawia właśnie. To jest dosyć ważne. W związku z rzeczownikiem land odsyłam Was do mojego podcastu, gdzie nagrałem taki podcast 15 państw z końcówką land. Link do tego powinniście mieć gdzieś tutaj u góry. Czy tutaj u góry? Dobra. Kierunki mi się rozjechały. Kolejne słowo. Czy wiecie, jak jest po niemiecku podróbka, imitacja, kopia? Na przykład obrazu, na przykład rzeźby. Uwaga. The Abklatsch. Abklatsch. To brzmi to dziwnie i pewnie Wam się kojarzy z czasownikiem klatschen, czyli klaskać, nie? Ja mam na to skojarzenie, jak to skojarzyć, jak to zapamiętać. Słuchajcie, jak macie, załóżmy, że macie wykonywać klaczyn, macie klaskać. Jedna ręka jest pomalowana na przykład jakąś farbą niebieską, druga nie. I w momencie, gdy klaskacie, to ta ręka też będzie niebieska. Oczywiście słabiej, bo to będzie tylko kopia tej lewej ręki, mojej lewej ręki. Rozumiecie? Tak sobie skojarzcie abklatsch. Na przykład w takim zdaniu to jest imitacja greckiej statuły. Das ist ein Abklatsch einer griechischen Statue. Albo to była imitacja obrazu Van Gogha. Das war ein Abklatsch eines Bildes von Van Gogh. Von Van Gogh, tak by to brzmiało mniej więcej. Abklatsch jako imitacja, podróbka czegoś. Kolejne słowo. Skrytka pocztowa na poczcie albo przegródka na listy na recepcji w hotelu. Jak to się nazywa? To się nazywa Postfach. Das Postfach. Czyli skrytka pocztowa albo przegródka. Co można z tym rzeczownikiem stworzyć? Można na przykład zostawić wiadomość w skrytce. Mam na myśli tutaj hotel akurat. Czyli eine Nachricht im Postfach hinterlassen. Można powiedzieć, ktoś zostawił dla Pana wiadomość. Jemand hat eine Nachricht für Sie hinterlassen. Wiadomo, że im Postfach, można to powiedzieć niekoniecznie, trzeba.
postwach jako skrzynka, jako skrytka pocztowa i jako przegródka właśnie na listy na recepcji. Kolejne słowo. Zaostrzyć. Czasownik zaostrzyć. Jak będzie? Verschärfen. Verschärfen. Z czego się wziął ten czasownik? On się wziął z przymiotnika scharf, czyli ostry. Co może być ostre? Was kann scharf sein? Ein Messer zum Beispiel kann scharf sein. Natomiast verschärfen jest zbudowane na podstawie tego przymiotnika. Zaostrzyć. Chodzi o takie abstrakcyjne pojęcie. Na przykład można eine Kontrolle verschärfen. Zaostrzyć kontrolę, czyli spowodować, że te kontrole są dokładniejsze, intensywniejsze, dłuższe, bardziej szczegółowe. Nie? Można cenzura verschärfen, zaostrzyć cenzurę. Można strafę zaostrzyć verschärfen, czyli kara staje się surowsza. Nie? Dotkliwsza, bardziej odczuwalna. Na przykład wydłużenie więzienia. Można eine Bestimmung, ale oder die Bestimmungen kann man verschärfen. Czyli Bestimmungen können verschärft werden. Co to jest? Stąd nabierne oczywiście z czasownika modalnego. I ostatni czasownik. Gdy jest jakiś problem życiowy, gdy ktoś napotyka na jakąś przeszkodę, na jakąś trudność wielką, utrata pracy, nie daj Boże śmierć kogoś bliskiego, jakąś stratę czegoś. I teraz jest kwestia, żeby ten problem można überstehen albo überwinden. Nie? To są takie synonimy do tego czasownika, o którym chcę powiedzieć. Czyli można by to przetłumaczyć, że coś przetrwać, poradzić sobie z czyjąś śmiercią, z czyjąś stratą. To jest, słuchajcie, czasownik hinwegkommen über. Hinwegkommen über. Bardzo fajny czasownik. Ja się z nim dosyć często spotykałem. Na przykład ktoś przeżył czyjąś śmierć z jakiegoś bliskiego, z rodziny, przyjaciela. I teraz facet, załóżmy, stracił kobietę, żonę, umarła, niestety. I teraz jest tak, że on nie może sobie z tym, nie może sobie poradzić z jej śmiercią. Nie może uporać się z jej śmiercią. Nie? Tak, wiecie, tak psychicznie, terapeutycznie trochę tutaj. Zabrzmiałoby to po niemiecku: Sie kann über ihren Tod nicht hinwegkommen. Er kann über ihren Tod nicht hinwegkommen. Pamiętajcie, hinwegkommen jest rekcyjne, tam jest über. Albo zdanie: poradził sobie z jej śmiercią. W sensie, no brzmi to strasznie, ale w sensie uporał się z tym, nie? Jakby doszedł do siebie, pogodził się z tym. O, czasownik pogodzić się tutaj się pojawia, nie? Czyli er ist über ihren Tod hinweggekommen. Co jeszcze można hinwegkommen? Można über einen Verlust, jakąś stratę można hinwegkommen. Można ein Problem, über ein Problem hinwegkommen. Poradzić sobie z jakimś problemem. Über eine Schwierigkeit hinwegkommen. Nie? Słuchajcie, zdania z tymi słówkami pojawiają się, tak, ale nie na kanale YouTube, pojawiają się na mojej grupie zamkniętej na Facebooku, do której was serdecznie zapraszam. Link do tej grupy też macie u dołu. Tam są pewne warunki uczestnictwa w tej grupie, ale to tam, jak już napiszecie, to wam napiszę, co, jak to wygląda i tak dalej. Także te zdania, te słówka nie znikają, tylko cały czas gdzieś z nimi pracuję i daję wam możliwości ankiety albo testów zadaniowych, ćwiczeniowych z tymi właśnie słówkami. Na dzisiaj koniec. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Pozdrowienia i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.